Panie prezesie, brał pan udział w tworzeniu Orlen Ligi przed laty. Te rozgrywki mocno nam się rozwinęły, prawda? No tak, zacząłem w 2005 roku, kiedy Profesjonalna Liga i Polski Związek Piłki Siatkowej postanowiły, że rozgrywki będzie organizowała Profesjonalna Liga. Były to kluby jeszcze niespółkowe i w ciągu 10 lat teraz wszystkie kluby są akcjonariuszami Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, są profesjonalnymi klubami. No i to wszystko przez te parę lat się troszeczkę zmieniło. Siatkówka żeńska miała w tym momencie bardzo duże sukcesy, bo była dwa razy mistrzem Europy, później to w Polsce 2009 brązowy medal, no a później troszeczkę zaczęło posiadać wszystko. I grupy młodsze, juniorki, kadetki przestały osiągać wyniki. Dopiero taki jasniejszy promyk nadziei dwa lata temu, kiedy kadetki zdobyły Mistrzostwo Europy i zaczęliśmy pracować nad tym wtedy, żeby przenieść szkołę z Sosnowca do, nie wiedzieliśmy jeszcze gdzie, tak? Grzesiek Wagner zaproponował, że postara się zrobić wszystko, aby stworzyć elitarną szkołę dla dziewczyn w Szczyrku. No i udało się, jest pierwszy rok tej szkoły i mam nadzieję, że dziewczyny, które tutaj są, spowodują, że żeńska siatkówka znowu pójdzie do góry i będzie na topie. Młodzież w rozgrywkach Orlen Ligi to jest temat, który właściwie pojawia się co roku. Jakie jest pana zdanie na ten temat? No ja uważam, że jak najwięcej młodych dziewczyn i Polek powinno grać. Niestety czasem jest tak, że no te kluby, które mają możnych sponsorów, no decydują, że w naszych parkietach są zawodniczki doświadczone, zagraniczne. Ale no to jest tylko kwestia wyszkolenia, czasu, żeby ten młody napływ młodych zawodniczek był coraz większy. Utworzyliśmy w zeszłym roku w LPS-ie i w Orlen Lidze młodą Orlen Ligę. No i tam dziewczyny do lat 23 rozwijają się, tworzą ligę. Ta liga w tym sezonie jeszcze jest w takim okrojonym rozmiarze. Natomiast od nowego sezonu myślę, że już będzie normalna liga, młoda Orlen Liga w normalnym rozmiarze. Będą grały zawodniczki mecz i rewanż, a do tej pory był podział na grupy, jak państwo wiecie wszyscy. Także to wszystko idzie ku temu, żeby w Orlen Lidze było jak najwięcej młodych Polek. No i żeby prezentował jak najlepszy poziom. A dobro nadrzędne, tym oczywiście jest cały czas reprezentacja Polski. No tak, dla polskiego związku i dla klubów też, wiadomo, jest sukces narodowy, jest sukces reprezentacji, to się przekłada na sukcesy klubowe, bo coraz więcej lepszych, dobrych zawodniczek gra w reprezentacji, jak zdobywa sukcesy. I potem możemy powiedzieć, że to się przekłada na puchary europejskie, no na inne typu rozgrywki, tak? Natomiast no bardzo, bardzo nam zależy, żeby ta reprezentacja reprezentowała jak najwyższy poziom. Wtedy no, o siatkówce się będzie więcej mówiło żeńskiej, o sponsorzy, łatwiej będzie pozyskać sponsorów. Widzimy to po, no, co się dzieje po Mistrzostwie Świata Mężczyzn, że zainteresowanie siatkówką jest bardzo duże. No i będę robił wszystko, żeby taka sama popularność była żeńskiej ligi i żeńskiej reprezentacji. I sukcesy były też takie same. Dziękuję.